Cześć wszystkim! Przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami ostatnich miesięcy. Wiem, że ulubieńców na moim kanale już nie ma dość długi czas, ale ja używam bardzo dużo rzeczy takich samych, jak używałam, a teraz mi się nazbierało parę takich nowych produktów dla mnie przynajmniej, z którymi chciałabym się podzielić. Zacznę może od tych rzeczy, które mam w ręce. I tak, mam jednego bubla, to na sam koniec. Pokażę Wam dwa pędzelki, to są pędzelki z serii tej Real Techniques. W zestawie były dla takich, w specjalnym zestawie dla oczu. I to jest ta Deluxe Crease Brush, która jest dość taka... przepraszam, one są brudne, bo ja je używam. Ale to używam do korektora, chociaż teraz chyba znalazłam lepszy jeszcze sposób na korektor, ale to tym podzielę się, jak jeszcze bardziej przetestuję to. To jest taka bardzo gruba, że tak powiem, ale właśnie bardzo fajnie dostaje się tutaj do kącika i właśnie bardzo fajnie ten korektor stapia nam się ze skórą. Bardzo mi się podoba. Myje się wspaniale, żadnych jeszcze, żadne tutaj włoski mi stąd nie wychodziły, jest wspaniała. I jest napisane, że ona powinna być używana do załamania, ale mi się wydaje dość za duża. Poza tym Pixie U, Samantha i Nikki używają ją właśnie do korektora i jest wspaniała. Kolejny pędzelek, który też był w tej serii, to był Base Shadow Brush, która niby ma być do nakładania cienia na powiekę i sprawuje się świetnie na to, ale przez to, że ona jest też taka dość, nie wiem czy to będzie widać, dość szeroka tutaj, ta przekątna jest dość duża i jest taka, ja to bym nazwała fluffy, to właśnie też bardzo fajnie nią się rozciera cień, czyli praktycznie tym jednym pędzelkiem można zrobić cały make-up, nałożyć cień, rozetrzeć i możemy wyjść z domu. Jest po prostu świetna i naprawdę polecam te dwa pędzelki z tego zestawu. Kolejną rzecz, jaką trzymam w ręce, to jest kredka do oczu z Rimmela i to jest chyba ta ich nowa wersja, to jest Scandalize Waterproof Kajal, Kahal, nie wiem jak tam kto to wymawia, w kolorze 005 Nude. I to jest, tutaj mi się odłamał kawałek, czekajcie, nie na łóżko. To jest taka zwykła kredka koloru skóry, ale bardzo dużo ludzi porównuje tą kredkę do tej z MAC-a, właśnie tutaj używaną na linię wodną, przez to, że jest wodoodporna, świetnie się sprawdza tam właśnie i jest bardzo, bardzo, no nie rusza się praktycznie z miejsca, jest świetna i bardzo, bardzo często ją używałam. Kolejną rzecz, jaką Wam pokażę, to jest maskara z Max Factor. Ostatnio jestem wielką fanką maskar z Max Factora i to może dlatego, że one są bardzo podobne do maskar z CoverGirl. I to jest maskara, to jest ich ta nowa chyba, Wild Mega Volume. Tak wygląda szczoteczka, taka ósemka. Jest właśnie bardzo, bardzo fajna. Bardzo ją lubię. Mam nie rzęsy pomalowane dzisiaj. Pewnie nie będzie widać, bo moje rzęsy są tak krótkie, że... ale właśnie bardzo fajnie mi wydłuża te rzęsy i to mi się w niej podoba. Długo się utrzymuje na oczach i jest dość ciężko ją zmyć z oczu, ale nie aż tak ciężko jak jakieś tam maskary, które są wodoodporne. Także naprawdę super i naprawdę ta maskara mi się podoba. Polecam. Kolejną rzecz, jakoby Wam pokazać, to może Color Tattoo z Maybelline, tak wiem, wszyscy o tym mówią. Nie wiem, teraz pewnie się nie sfokusuję na tym. No nieważne, to jest w kolorze 35 On and On Bronze. Jest to świetny kolor, który można nakładać na oczy jako baza. Można też to nałożyć i na to nałożyć jakiś... Jezu, z kolorkami tu mi jeżdżą po ulicy. Można też nałożyć to na oko i potem jakiś cień i też będzie świetnie wyglądał. Trzyma się cały dzień, naprawdę jest super. Polecam te Color Tattoo i na pewno kupię sobie jeszcze inne kolory.
Kolejną rzecz, jaką też używałam i kocham, to jest korektor z Catrice. I to było dość tanie, kosztowało może do 3 euro. Się nazywa Catrice Camouflage Cream. Jest bardzo taki gęsty i przypomina mi ten MAC Studio. Wiecie, o co mi chodzi, ten korektor taki w pocie takim z Maca i on zakryje wszystko, naprawdę nie wiem, czy to będzie widać, bo moich pieprzyków tutaj na ręce pewnie nie widać, co? No nieważne, ja będę miała porobiłam zbliżenia, żebyście widzieli, ale jest naprawdę świetny, też polecam, jest bardzo tani, także naprawdę super. Kolejna rzecz z makijażu. Dużo makijażu mam. Strasznie dużo. To był cień z Maca, który już dotknął dęka. Z nim mam tutorial na YouTubie. W kolorze Simpsons Olive. I to jest właśnie taki oliwkowy, zielony. Ale on zmienia kolor, jak się go na przykład blenduje. Zmienia kolor na brązowy. Jest świetny. Z jednym cieniem można wykonać cały makijaż i super, naprawdę bardzo kocham ten kolor, zresztą bardzo ładnie wygląda z moim kolorem oczu, naprawdę super, podoba mi się ten cień i znowu do niego powróciłam. Kolejny cień, Jezu, to jest cień z Catrice i też bardzo tanie, Catrice jest bardzo tanią marką i to jest ich nowych serii Liquid Metal. Nie wiem, czy już widzieliście w sklepach, czy już w Polsce, są w kolorze 020 Gold and Roses. Świetnie po prostu wygląda tutaj w panie. Świetnie wygląda na oku, jest, trochę tam się sypie, ale za ten piękny kolor i jakoś on pięknie błyszczy na powiece, to nic, naprawdę polecam. I one są naprawdę bardzo tanie, chyba ze 3 euro zapłaciłam za to, także super. Kolejną rzecz, jaką wam pokażę, to jest coś, co chciałam kupić już bardzo, bardzo dawna. No i kupiłam z 2 miesiące temu chyba, jak nie więcej. To jest Chanel, ten Soleil Tan de Chanel bronzer. Nie muszę wam chyba pokazywać. Tak on wygląda, już mam takie zużycie. Jest świetny, kocham go. Mam go dzisiaj na sobie, pewnie go nie widać, bo on jest taki naturalny. Świetnie wygląda. Wszystkim go polecam, jest świetny. Bardzo dobrze wydane pieniądze, te 37 euro. Bardzo, bardzo dobrze wydane pieniądze i jestem z tego zadowolona. Z początku tak kupowałam, tak nie jestem tego pewna, ale teraz... Zadowolona jestem, strasznie, polecam wszystkim, świetnie się blenduje, no jest po prostu świetny, wygląda na samą nawet skórę, jak się nie malujecie, piękne, naprawdę pięknie. Kolejna rzecz to są cienie z paletki Naked, które zaczęłam używać do brwi i ich kombinacja z moimi włosami teraz jest po prostu świetna. To jest Back i Naked chyba, tak, Back. I Naked. Dwa te cienie są matowe, ten jest trochę ciemniejszy niż ten, ale ich kombinacja na moje brwi jest po prostu świetna. Codziennie mam dobry dzień na brwi, jest wspaniała. Znowu powróciłam do tej paletki właśnie i super. Kolejna rzecz też, jaką zaczęłam używać. Z początku tak, ja nigdy nie używałam samopalaczy, ale teraz jak gdzieś idę na jakieś większe wyjścia, używam pani Sally. Używam tych rajsów w sprayu. Ja mam akurat w kolorze medium glow. Jest świetny. Dziś zgubiłam tą nakładkę. Jest świetny. Tak się... No... Ja się bałam samopalaczy, bo myślałam, że będę miała jakieś plamy, że jak deszcz będzie padać, to będę miała... że to będzie mi schodzić. Nic takiego. Jest świetny. Moje koleżanki używały. Ja nie wiem, co one robiły, że one miały po prostu plamy. I jak deszcz padał, to im wszystko spływało, jak używały tego. Mi nic się nie dzieje. Naprawdę już wylałam na siebie nie wiadomo ile jakichś tam drinków czy coś i nic mi się nie stało. Deszcz padał i też mi się nic nie stało, co świetne. Świetnie zakrywają moje występy na nogach, więc... Kocham ten produkt i mam jeszcze dwie butelki w domu, także na pewno kupię ponownie. Kupiłam, także polecam. Kolejna rzecz to był scrub z Aveeno.
nie wiem, czy to będzie widać, to jest Daily Scrub, Skin Brightening Daily Scrub, czyli taki, żeby nasza skóra tak wyglądała zdrowo i się świeciła, znaczy nie świeciła w złym z tego znaczeniu, no ale żeby tak ładnie błyszczała, tak żebyśmy zdrowo po prostu wyglądały. I co mi się podoba w tym skrabie, to jest to, że ma bardzo małe takie granulki, i tak strasznie nie zdziera nam tej cery. Niektóre te skraby są takie strasznie zdzierające, a ten jest właśnie taki fajny, bardzo go lubię i widziałam też, mają krem do tej serii i chyba sobie go kupię, taki krem na dzień. I kolejna rzecz, to jest już ostatnia, obiecuję. To jest krem z Eucerin, to się chyba nazywa, Aqua Pore. I to jest taki krem... Krem to jest jak żel, bardziej dla bardzo, bardzo suchej skóry, która jest na przykład popękana czy coś, a ja mam problem z moimi stopami. One są bardzo, bardzo suche. Poza tym ja nie pamiętam codziennie, żeby smarować ich kremem i wtedy stają się strasznie, strasznie suche. I używam właśnie tego kremu, zakładam na noc, zakładam skarpetki i na drugi dzień mam stopy jak nic, jak Bóg. Także naprawdę polecam ten krem. Nie wiem, ile on kosztuje, bo dostałam go w Glossy Boxie. No i na sam koniec powiem wam o bublu, który nie sądziłam, że będzie bublem na początku, no ale jest. To jest pędzelek z wyjścia NYX. I wszystkie pędzelki, które mam z tej firmy, są bardzo, bardzo dobre. I on nawet jak się dotyka, jest świetny, mięciutki i tak dalej. To jest ta ich specjalna wersja z tymi białymi rączkami, ale ten pędzelek jest strasznie ostry na oku. Jak się go, nawet jak teraz dotykam do oka tym pędzelkiem, to on normalnie jakby mnie coś, nie wiem, tak jakbym... Takie małe takie nożyki, szpileczki mnie dotykały, no strasznie. A jak już się blenduje cienie, to już... Ojej, fajnie działa, fajnie rozblendowuje te cienie, ale strasznie to przy tym boli, także nie podoba mi się to i chyba rzadko będę go używać. Ale to chyba na tyle. Jezu, ile ja się rozgadałam się. Nieważne. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zapraszam do moich kolejnych. Niedługo będzie niespodzianka. Dla tych, którzy śledzą mnie na Facebooku, to wiecie co. I tyle. Miłego weekendu. Pa, pa!